Antek, prawda? Tak. Antek nam prezentuje koszulki. Dobra, Antek, koszulki możesz zabrać już. No i powiedz mi, dziś spotkanie z piłkarzami, jak ci się podobało? Fajnie było, super. Fajnie było, super. A generalnie od kiedy kibicujesz Górnikowi? Od dawna, jak miałem 4 lata. No a jak to się stało? Dziadek mnie zachęcił. Kto? Dziadek. Dziadek! Jeździsz z dziadkiem na mecze? Tak, na kolejne tak? też będę jechać. No a w poniedziałek się wybierasz? Tak. Tak? To do zobaczenia. Cześć. Cześć, jak masz na imię? Ksawery, Górnik Zabrze przyjechał do Pyskowic już po raz drugi. Za pierwszym razem też byłeś? Nie, nie załapałem się. Za pierwszym razem się nie załapałeś. Dziś jesteś. No i co, podobało się? Tak. Powiedz mi, mecz z GKS-em? Dobry był. Ocena 9 na... Znaczy, Górnik bardzo dobrze grał. Górnik bardzo dobrze tak. zagrał. Masz nadzieję, że podobnie będzie z Lubinem w poniedziałek? Tak. Wybierasz się na to spotkanie? Tak. No i okej, okay. No to co? To do zobaczenia na stadionie. Do zobaczenia. Nie, ale on jest. Dobra, to teraz powiedzcie, jak wam się autokar podoba. 10 na 10. Ja jeszcze nie widziałem. Ja też nie widziałem. Jest 10 na 10. To grać, trenować i będziecie jeździć takim w przyszłości. Też 10 na 10. Super 10. Jest. Pan Marek, prezes Młodości Rudno, dziś tutaj na obiekcie właśnie w Rudnie Młodości piłkarze Górnika spotykają się z młodymi kibicami. Frekwencje jak pan ocenia, panie Marku? No myślę, że przyszło dużo dzieciaków. Cieszy nas bardzo, że taka drużyna jak Górnik Zabrze przyjechał do nas na wieś, do małej miejscowości, ale myślę też sercem, wielu kibiców z Rudna jeździ na mecze do was, do Zabrza. Jest z wami, nie tylko zabrał na wyjazdy, tak samo. No i cieszymy się, że taki klub jak Górnik, nie wiem czy nawiąże z nami jakąś współpracę, ale interesuje się nawet takimi małymi klubami. I myślę, że to kiedyś zaowocuje. Podziwiam twoją koszulkę, jak masz na imię? Jacek. Jacek, koszulka świetna. Ile autografów masz na niej? Nie wiem, ale dużo. No a skąd? Dzisiaj jest tylko dwóch piłkarzy. No tutaj ale ogólnie na meczach, na spotkaniach różnych. A to gdzie jeszcze byłeś na spotkaniach? W Gliwicach, w Sośnicowicach. A, no czyli... i na meczu jeszcze dostałem. Czyli jeździsz regularnie? Tak. Na spotkania, na mecze? Ogólnie Górnik jest bardzo dobry. Od zawsze za Górnikiem byłem. Od zawsze? No nawet kiedyś. No ale ktoś cię musiał chyba przekonać. No nie, kiedyś tylko grałem w Górniku też. A, no ale ktoś cię na trening zaprowadził. No tak, mama. A, no i widzisz. I, czyli jednak to z rodziców na dzieci przechodzi. No tu mam nawet pana autograf. Mój też? Tak. Pokaż. A, jestem, widzę. No świetnie. Słuchaj, no to chyba w poniedziałek też się widzimy. No tak, w pierwszym rzędzie. Cześć Artur, spotykamy się w Rudnie. Jesteś stąd miejscowym kibicem? Jestem z miejscowości obok, ale przyjechałem tutaj, bo mam blisko. Przyjechałeś blisko na wieść o tym, że piłkarze dziś będą, prawda? Tak, dokładnie. Jesteśmy dzień po meczu z GKS-em Katowice. Jak ten mecz ocenisz? Myślę, że dobra gra, pewne zwycięstwo 4-0 i dużo zawodników zagrało, fajny mecz. Myślę, że na plus. No, a co myślisz o Michale? Wczoraj zagrał pierwszy raz, no dzisiaj jest z wami, spotyka się. Pewny w bramce był? Bardzo dobrze. Myślę, że naprawdę bramkarze mamy solidnych w Górniku i nie musimy się o to martwić. Oczywiście w poniedziałek wybierasz się na mecz. Oczywiście, obecność obowiązkowa.